Nie, strzelajcie, nie podchodźcie, strzelajcie. To nie wygląda za dobrze. A to coś w środku też nie. Co to? Co, powinien teraz sobie polecić, co? Ha. Jesteś wolny, przyjacielu. Tia. No coś ty. Dobra, to jest kolejny boss, jakim jest Batman przyszłości. Haha. I nie jest on wcale trudny. Nie jest on wcale tak groźny, jak wygląda. Oczywiście ma przełożenie i pewnie dostanę chociaż raz, ponieważ gra mi laguje, ale to nic. Cóż, metodą walki jest zebranie min, które mamy na przykład pochowane w beczkach, a następnie zrobienie bestii na te miny. No właśnie. No chodź. A niech to. Nie bójcie się, możecie przebiegać obok tych min, one naszym bohaterom nie zrobił żadnej krzywdy. Miny także można zbierać z powrotem, co jest sporym ułatwieniem. Cóż, nie znam zbytnio ataków tej bestii. Tak, dobra. Jeny, ta muzyka jest naprawdę przerażająca. Będąc na ziemi, bestia po prostu stara się nas dogonić i przywalić, nie wiem, czy to z rąk, z łap. O rany, daj spokój! Za to, wzbijając się w powietrze, musimy dokonać kolejnego kute, które pomaga nam uniknąć, nie wiem, strącenia w przepaść, ponieważ jeśli będziemy stali tam, to zostaniemy zabici, jeśli nie wykonamy poprawnie tego kute. No. Naprawdę chciałbym... Niech to. Spadaj. Okej. Wow, tego nie znam. Właś na minę. Czemu nie wejdziesz na tą durną minę? Nareszcie. Dobra, i teraz zaczyna się strzelanie do bestii. Widzicie jego dupsko? Właśnie w to miękkie coś musimy celować. I tylko to zabiera jakieś obrażenia. Ogólnie po chyba 6 strzałach, czy po jednym magazynku z karabinu maszynowego, bestia znowu zaczyna nas atakować. W takiej operacji z tymi minami musimy dokonać chyba 4. Wleziesz tu? Hehe. Gdzieś czytałem, że ten boss, przy okazji nazywa się Pop Karimu, ten Batman po wejściu na jedną minę już nie robi tego drugi raz. A to jest nieprawda. Jednak jeśli ktoś ma jakieś problemy ze zwabianiem go na te miny, to może także strzelić w minę, wtedy ona standardowo detonuje się i także ogłusza stwora. Au. No, chciałbym zebrać ten staw, co leży po skrzynkach. Idziesz tu? Nie, tylko nie nie fruwaj.
Batman, chodź tutaj. No. Jakim cudem nie wlazł na minę? Co? Wleź na minę. Wleź na minę. Co za przeklęty Batman z ciebie. Bruce był lepszy. No. Rany, widzieliście to co ja? To było przegięcie. Nareszcie. No dobra. W dupsko. Och, rany. Przeładuj. Szybciej. Przeładuj, przeładuj. Zbierz. W odwłok Popcorimu można także celować, ale to już bardziej kwestia szczęścia, jeśli Besta jest w powietrzu. Tutaj także nieco odsłania się. No właśnie tutaj. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dzięki. Ooo, shotgun. To nie jest zbyt dobre miejsce, Chris, na przeładowywanie broni. O, skrzyneczki znaczy, nie skrzynki. Trzeba, zbierasz to? Sam wygląd tego bossa bardzo mi się podoba. Wow. No, złaź na ziemię. Złaź na ziemię. No w końcu. A to grzeczniutko na minę. Cud miód i orzeszki. Wiesz, stary, zrobię ci z tyłka jesień. Nie! Ej! Wow. Było blisko. Tak, nawet niekoniecznie trzeba unikać... znaczy, rany. Niekoniecznie trzeba wykonywać te kute. Czasami po prostu wystarczy szybko oddalić się. Rany, są taki... żywotny. Trzeba bardzo mądrze atakuje, nie powiem. Zdychaj. Nareszcie. Jednak przyznam, że chyba strzelanie z karabinu jest o wiele bardziej efektowne. I nawet go nie zabiliśmy. Ha. A jednak. Haha. Taki był koniec Batmana. I przy okazji mamy transport. Koniec tej części rozdziału. Papa Batman, gacku. No tak, 45 minut. Wow, jaka celność. Super. Sporo zabitych, bo i sporo wrogów było.
Zgonów zero na szczęście i niestety ocena zaniżona przez czas przejścia. Tak, trzecia część drugiego rozdziału jest bardzo krótka. Niestety muszę się na nim nieco przygotować. W każdym razie dziękuję za oglądanie tej sesji. Zagrajmy w Resident Evil 5 i zapraszam na następną, która zapewne będzie już niedługo. Tu był Lavaskor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.